Cześć, dzisiaj zrobimy sobie utwór w stylu Jingle Bells. Intro. Wesprzyj mnie na patronite.pl. Dzień dobry moi kochani, witam was bardzo serdecznie w świątecznym odcinku Selfmade Beats. Dzisiaj przygotujemy sobie utwór w stylu Jingle Bells z takim synthwave'owym sznytem. Nie wiem czy to kolęda czy pastorałka, w każdym razie ze świętami kojarzy się niezmiennie. No i dzisiaj właśnie coś w tym stylu przygotujemy. Przejdźmy zatem na pulpit i zobaczmy z czym dzisiaj będziemy pracować. Mamy 110 BPM-ów, więc fajne takie trochę synthwave'owe wydaje mi się, ale w sam raz też takie do potańczenia tempo, więc jak najbardziej wpisujące się w konwencję. Dalej mamy moi drodzy tak. Stopę o takim brzmieniu. Lindrum tutaj robi robotę, jak wiadomo, maszyna perkusyjna o takiej nazwie. Tutaj mamy snare, mamy tamburyn, który jest gotową pętlą i podobnie z shakerem. Będą wprowadzać świąteczny klimat, przynajmniej taką mam nadzieję, moi drodzy. Dalej mamy bas, który brzmi w ten sposób, to jest biblioteka Crisp Anabas, oczywiście z Flexa, dalej mamy smyczki, również Flex. Tyle, że te smyczki są oczywiście syntetyczne. Dalej mamy chór. Ło, co to się stało? Direct Wave w każdym razie. No i mamy bell, również z Flexa. Także dzisiaj, moi drodzy, wyłącznie natywne narzędzia FL Studio. Skoro to mamy omówione, to nie widzę nic złego w tym, aby przejść do budowania sekcji rytmicznej. Sekcja rytmiczna, niezwykle prosta część naszego utworu, ale newralgiczna z punktu widzenia atrakcyjności odbioru dla przeciętnego słuchacza, zatem przejdźmy na pulpit i zaprogramujmy to, co należy. No to lecimy, moi drodzy, to nie będzie specjalnie skomplikowane, więc ja też nie będę jakoś się bawił tutaj za bardzo, więc zróbmy sobie tak, to oczywiście będzie uderzać 4 to the floor i potrzebujemy tutaj aż 16 taktów, moi drodzy. Więc sporo i mamy to w ten sposób gotowe. Teraz, moi drodzy, musimy rozlokować sobie snare co 8 kroków tym razem i skrótem Ctrl Shift i strzałka w prawo przesuwamy naszą ścieżkę o 4 pola. W ten sposób uzyskujemy, moi drodzy, ścieżkę werbla. No i dalej, moi drodzy, musimy przygotować pozostałe ścieżki. A że trwają one 2 takty, to możemy sobie, momencik, skróćmy tę nutę tylko, to możemy sobie to zrobić w ten sposób i przygotowane w ten sposób nasze pętle również musimy pokopiować, troszeczkę za dużo, więc to usuniemy. No i mamy gotowy tamburyn, a skoro mamy gotowy tamburyn, to w ten sam sposób przygotowujemy, moi drodzy, shaker. No i powinniśmy mieć gotową pętlę. No i właśnie, moi drodzy, skoro to mamy gotowe, to kompozycja. Możemy przejść do komponowania naszego utworu. Dzisiaj, moi drodzy, kompozycja powinna pójść bez większych przeszkód, a zatem przejdźmy na pulpit i bierzmy się do pracy. No to kompozycja, moi drodzy, zacznie się od basu, tak sobie myślę. Zresztą zwykle w zasadzie u mnie się zaczyna od basu. Słuchajcie, nie będziemy się oszukiwać, że jest inaczej. Przyznam wam szczerze, że dzisiaj będzie krótki odcinek, no bo jednak Wigilia. W związku z tym powinniśmy spędzać czas w inny sposób niż oglądając Selfmade Beats, chociaż z drugiej strony co kto lubi, ale ja też jestem zdania, że zawsze można sobie zaległości nadrobić, natomiast święta z rodziną to rzecz, którą nadrobić trudniej. W związku z tym pokopiujmy sobie to troszeczkę w ten sposób. No i taką długość nut będziemy tutaj preferować, moi drodzy. Ja w związku z tym pozwolę sobie pokopiować to w ten sposób. Jeżeli skopiujemy te nuty na kolejną część pętli, to uzyskamy niejako pierwszą część basu. Za chwilę będziemy robić też drugą część, która będzie wyglądać nieco inaczej, bo będzie odpowiadać za niskie częstotliwości w innej melodii, innych akordach, więc też będziemy musieli to wziąć oczywiście pod uwagę. Zatem weźmy się za to. I tutaj już zaczną się małe zmiany. Tutaj jeszcze w ten sposób myślę. Razy 4 oczywiście, tutaj tak. No powoli to idzie, słuchajcie, ale zbliżamy się ku końcowi. I teraz tak, te takty od 9, jeśli dobrze pamiętam, są dokładnie takie same, a zmienia się tylko takt 16. Powinno być ok. I tak przygotowaną ścieżkę basu możemy zamknąć, przejść do ścieżki smyczków, moi drodzy, bo to będzie kolejna ścieżka, z którą będziemy się dzisiaj oczywiście zmagać. Przejdźmy zatem na piano rolla. No i zobaczmy. Na początek zaprogramujmy sobie jakiś akord, mniej więcej w ten sposób, myślę.
Dobrze, akordy są gotowe, teraz troszeczkę je musimy poskracać, bo one bądź co bądź muszą być we właściwych miejscach, o co też generalnie powinienem zadbać od początku, no ale tak się jakoś sytuacja potoczyła, że wyszło inaczej. Dobrze, teraz na razie jeszcze nie słychać tego klimatu świątecznego, ale myślę, że to wszystko przed nami, moi drodzy. W związku z tym ja sobie pozwolę oczywiście przekopiować ten akord ostatni, bo on będzie też otwierał kolejną część. No i dobrze, i pierwszą część w zasadzie mamy gotową, ta druga część powinna być, w mojej opinii jest łatwiejsza, ale być może nie dla wszystkich łatwiejsza będzie. Teraz z racji tego, że wszystkie te nuty w tych akordach będą powtarzalne, to myślę, że możemy je ze swobodą skopiować i zmiany zajdą w zasadzie wyłącznie tutaj. No i mamy akordy, moi drodzy, w związku z tym myślę, że możemy sobie zrobić kolejną rzecz. Ja w tym momencie skopiuję sobie te akordy do chóru, tyle że chór w tej formie jest nieco zbyt jasny, brzmi zbyt jasno i troszeczkę konkuruje, że tak powiem, w kontekście miksu ze smyczkami i musimy zrzucić te najwyższe nuty oktawę niżej po prostu. Okej, i w tym momencie zaczyna mieć to troszeczkę więcej sensu, w tle jeszcze słyszymy shakery, które sobie wesoło tam uderzają, że tak powiem. No i teraz czeka na nas, moi drodzy, bell, czyli w sumie najbardziej skomplikowana ścieżka, ponieważ ona odpowiada za melodię naszego utworu, no i to będzie, moi drodzy, naprawdę skomplikowana rzecz. I dlatego musimy przenieść się troszeczkę wyżej, no i powoli będziemy zaczynać. Teraz to sobie możemy skopiować. No właśnie, i tu już się zaczyna robić faktycznie ciekawie. Całą tę część sobie kopiujemy tutaj, bo możemy, moi drodzy. No i lecimy dalej. No i teraz osławiona melodia Jingle Bells przed nami, moi drodzy, w związku z tym przejdźmy sobie tutaj. No i teraz z akordami zaczyna się to składać w spójną całość. Tego nie było słychać na początku. Słychać to teraz i myślę, że to bardzo pozytywnie wpływa ogólnie na odbiór. Tutaj mi czegoś brakuje. Nie wiem, czy sądzicie podobnie. Dobra, i teraz takty od 9 do końca 11, zdaje się, wyglądają zupełnie identycznie, więc możemy je sobie przekopiować. No i zostanie nam takt numer 16.
A zatem mix. No to mix, moi drodzy. Kilka efektów zostało nałożonych, wydaje mi się, że nie za dużo, ale robi to klimat. Robi to klimat i o to przede wszystkim w świętach chodzi, czyli o klimat. Przejdźmy na mikser. Poziomy głośności, panoramy, myślę, że każdy widzi, to już się też rzucało w ucho na etapie kompozycji, na etapie sekcji rytmicznej. Co tutaj się zadziało, moi drodzy? W pierwszej kolejności na stopie wprowadziłem taką oto korekcję. Nie uważam, że ten konkretny kick, ten konkretny sample potrzebował jakiejkolwiek ingerencji z mojej strony wielkiej w zakresie korekcji, poprawy brzmienia w ten sposób. On sam sobie brzmi bardzo fajnie. Dalej mamy, moi drodzy, Devastor z presetem nasycającym w sumie, takim przesterującym sygnał Constantine. Bardzo lubię ten preset, szczególnie na wszelkiego rodzaju elementach perkusyjnych. Dalej mamy snare, tak jak widzicie tutaj, no bardzo też prosta korekcja w zasadzie, lekkie ścięcie na środku. Devastor z tym samym presetem, no jakby powtarzam to, ale naprawdę lubię to brzmienie tego presetu. Dalej mamy, moi drodzy, pogłos, w którym można powiedzieć, że nadajemy taki lekki ogon dla werbla, po to, żeby jakoś go w jakiejś tam przestrzeni osadzić. Dalej mamy, moi drodzy, tamburyn z taką oto korekcją. Dokładnie taką samą mamy na shakerze. Kto nie wierzy, niech uwierzy. I dalej mamy, moi drodzy, zbiorczo na perkusjonaliach, czyli na tych dwóch ścieżkach właśnie, na tamburynie i na shakerze mamy pogłos, troszeczkę większy, wypycha to w tył nieco nasze ścieżki, i limiter, moi drodzy, który działa w trybie kompresji, tym razem nie sidechain, ale ma po prostu wyrównywać poziomy głośności pomiędzy tymi oto ścieżkami, moi drodzy, czyli całą perkusją. Dalej mamy, moi drodzy, bas, taka oto korekcja, ścięcie wyższych tonów, wydawało mi się, że jest on nieco za jasny, szczególnie, że zaraz potem jest Devastor, którego lekko nasyca, więc tutaj trzeba było wcześniej go utemperować. I zatem mamy ponownie, moi drodzy, kompresor, tak naprawdę, żeby pościnać szczyty w tych najbardziej agresywnych nutach basu, że tak to ujmę. Dalej mamy, moi drodzy, efekty dopiero na smyczkach, oczyszczenie niskich częstotliwości, lekki dół w środku po to, żeby zrobić jeszcze miejsce dla chóru. Zatem jest pogłos. Ponownie wypychamy w przestrzeni to brzmienie, Ozone Imager na chórze, żeby poszerzyć jego brzmienie, żeby był on bardziej dookoła. I tutaj mamy taką oto korekcję na chórze z kolei, wcięcie w chórze jest w tym miejscu, gdzie faktycznie mamy bell i troszeczkę więcej tych smyczków, stąd wszystko się fajnie uzupełnia. No i podbicie częstotliwości powietrza na chórze, jak wiemy, wokal generalnie lubi takie zabiegi. No i tutaj mamy, moi drodzy, Fruity Reverb po raz kolejny, z presetem chyba, to się nazywa Cathedral, więc naprawdę duża przestrzeń, generalnie chodziło o to, żeby ten chór był przestrzenny, stąd właśnie poszerzenie stereo, stąd taki duży reverb, no i to zdaje egzamin. Zatem mamy, moi drodzy, bell, tak jak widzicie, taka oto korekcja. Tutaj mamy miejsce dla chóru, tutaj mamy miejsce dla smyczków, no i w dole miejsce dla reszty, natomiast bell znajduje swoje miejsce tutaj mniej więcej w okolicach środka i wysokiego środka. Zatem jest soothy, ponieważ to jest chyba najbardziej rezonująca ścieżka, trzeba było nieco wyczyścić, że tak powiem, rezonujące częstotliwości, stąd faktycznie ta wtyczka tutaj się przydaje. No i mamy, moi drodzy, taki oto preset. Jeżeli chodzi o pogłos, chodziło tutaj o wypchnięcie tego bella jednak bardziej w tło. My chcemy słyszeć śpiewających ludzi po tym podkładzie, natomiast nie chcemy słyszeć samej melodii, która na tym podkładzie się znajduje. Znaczy, chcemy ją słyszeć, ona ma nam coś podpowiadać, natomiast nie chcemy, żeby była dominująca. I to tutaj mi przyświecało. Za tym wszystkim jest jeszcze oczywiście Ozone, który prasuje pod kątem głośności nasz utwór, żeby fajniej się go słuchało na YouTubie. A jeśli o słuchaniu mowa, posłuchajmy. Aranżacja. Przed nami aranżacja, dzisiaj bardzo krótka, prosta aranżacja, ponieważ ten utwór w zasadzie opiera się na tekście, natomiast melodia, jego konstrukcja jest taka sama, więc nie będziemy się nad tym za długo rozwodzić. Przejdźmy na playlistę i zobaczmy, jak to zostało zaaranżowane. Na początek mamy wprowadzenie, czyli tutaj mamy tamburyn, smyczki, chór oczywiście i bell. To jest taki standard, tak naprawdę w ósmym takcie pojawia się lekkie ucięcie w smyczkach, pojawia się werbel, i wchodzimy z perkusją. Do tego dochodzi oczywiście też bas, który wypełnia odpowiednie pasma niskich częstotliwości. Więc cały utwór też wydaje się od razu pełniejszy. I tak sobie ta pętla trwa, moi drodzy. Co do zasady, ten utwór jest bardzo, bardzo prosty i raczej nie potrzeba tutaj wielkiej filozofii. Chodzi o to, żeby dało się na nim śpiewać piosenkę.
No i tutaj wszystkie ścieżki razem. Także z chórem można by się było pokusić o to, żeby coś tutaj odjąć, coś tutaj dodać. Ale tak jak mówię, jest to bardzo prosta kompozycja i zupełnie inne jest jej przeznaczenie niż nam się wydaje. Nie jest to muzyka popularna, radiowa, a świąteczna, moi drodzy. Chociaż w tej formie mogłaby się i w takiej rozgłośni radiowej, myślę, sprawdzić dosyć dobrze, jeśli mielibyśmy tutaj jeszcze wokal, prawda? I tak się to prosto kończy, moi drodzy. Utwór w stylu Jingle Bells. Jeśli kiedykolwiek zastanawialiście się, jakie są tam akordy, jak wygląda melodia, to mniej więcej właśnie w ten sposób. Poza tym to tyle ode mnie na dziś. Dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę. Ja jestem oczywiście Bonifacy, a to był kolejny odcinek Self-Made Beats, w którym robiliśmy utwór w stylu Jingle Bells. Jeśli znajdziecie chwilę, zapraszam was też na inne moje media społecznościowe, na Facebooka, SoundClouda, Instagrama po Backstage Self-Made Beats, tylko tam. Wspierajcie kanał na Patronite, wbijajcie do sklepu z gadżetami Self-Made Beats oraz dołączajcie do facebookowej grupy Self-Made Beats oraz fanowskiego serwera na Discordzie. Wszystkie potrzebne linki są oczywiście w opisie, tak samo jak link do pobrania projektu z dzisiejszego odcinka. Ja już się z wami żegnam i na koniec życzę wam serdecznych, wesołych i rodzinnych świąt Bożego Narodzenia. Trzymajcie się ciepło i cześć! Jeśli film ci się podobał, pamiętaj, aby zostawić pod nim łapkę w górę, a jeśli masz pomysły na kolejne odcinki, zostaw je w sekcji komentarzy. Ponadto, jeżeli chcesz być na bieżąco z kanałem Self-Made Beats, zasubskrybuj go i już dziś zacznij zgłębiać sekrety produkcji muzycznej.